telewizja w Polsce .pl zapowiadany przed przerwą przegląd prasy. Zacznijmy od tygodnika Sieci, który na okładce w temacie okładkowym pisze o upadku Roberta Biedronia. Ciekawy reportaż ma ze Słupska ale o tym mówiła już w przeglądzie Edyta Hołdyńska. Ja zwróciłbym państwa uwagę na dwa inne bardzo ciekawe bloki tematyczne w tygodniku Sieci. Pierwszy dotyczący dotyczący Watykanu, dotyczący tego co dzieje się, jeśli chodzi o reakcje na pewne skandale pedofilskie z związane z pewną biernością instytucji kościelnych. Grzegorz Górny, a dwie strony dalej Jan Maria Rokita, piszą o liście arcybiskupa Carlo Vigano i o tym, jak ten list wpływa na to, co dzieje się dzisiaj w Watykanie w kościele. Grzegorz Górny pisze, że takiej afery jeszcze w historii kościoła nie było, a bez jej wyjaśnienia nie odzyska on wiarygodności. Chodzi o tuszowanie skandali. Przez hierarchię katolicką. Bardzo ważny tekst Grzegorza Górnego i równie istotny tekst Jana Maria Rokity, którym zaznacza: Arcybiskup Wigano i coraz bardziej zbuntowani kościelni konserwatyści najwyraźniej nie rozumieją, że podcinają gałąź, na której sami siedzą. Ciekawy to dwugłos, ciekawy opisujący kulisy tej sprawy. Myślę, że każdy, komu zależy na dobru kościoła, na dobru hmm, instytucji, hmm, bardzo polecam ten tekst, bo powinien przeczytać ten blok tekstów. Inny z bloków tekstów, który chciałbym państwu polecić w tygodniku Sieci dotyczy września 39 roku 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i ataku i ataku niemieckich hitlerowskich nazistów na Nasz kraj, Artur Jagnierza w bardzo ciekawym tekście pisze o tym, że pamięć o wojnie 39 roku jest ciągle żywa. Wynika ona z tego, że we wrześniu i w październiku Polacy stoczyli dramatyczny oraz niezwykle heroiczny bój w obronie własnej suwerenności. Bardzo ważny tekst, bardzo ciekawa analiza tego, co działo się w roku 39 i wcześniej i później z Polską. Dalej tekst również o Piotra Słabka, o, o tym, jak wyglądała niemiecka okupacja w bardzo bardzo codziennym życiu Polaków interesujące, poruszająca przede wszystkim bardzo ważne tezy, które tutaj padają do sprawy rocznicy wybuchu II wojny, a także rocznicy porozumień sierpniowych, które mieliśmy w ostatnich dniach wrócimy jeszcze do naszym do naszym porannym paśmie o 11:40 rozmowa z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Tygodnik sieci na chwilę zostawiamy. Dziennik Gazeta Prawna, oczywiście okładkowy tekst poświęcony wczorajszej konwencji prawa i sprawiedliwości, ale ja zwróciłbym państwu Uwagę na ciekawy sondaż jaki przygotował Dziennik Gazeta Prawna razem z Instytutem Ariadna. Chodzi o oczywiście rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny 3 września to dla 4,5 miliona uczniów, oczywiście oznacza rozpoczęcie roku szkolnego i z panelu Ariadna wynika, że to nauczyciel jest największym atutem naszej edukacji jest bardzo bardzo ciekawy wykres poświęcony temu jak tego, jak oceniamy poziom nauczania w polskich szkołach czy też Jakie są największe wady polskich szkół z badania wynika, że. Widzimy te wady, zwłaszcza w, jeśli chodzi o zmiany w systemie edukacji, jeśli chodzi o program nauczania, czy prace domowe, które są wciąż zmorą wielu uczniów. Bardzo ciekawa analiza w dzienniku, gazecie prawnej. Myślę, że przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego warto zerknąć do tego. Tekstu. W Rzeczpospolitej, oprócz również wspomnianego, wspomnianej analizy tego, co czeka nas, jeśli chodzi o rok szkolny, o, o to, co z czym będą zmagać się uczniowie, rodzice i nauczyciele, ciekawy felieton pana profesora Marka Cichockiego poświęcony zmianom w Parlamencie Europejskim i w polityce unijnej. Jak przekonuje pan profesor Cichocki? To dzisiaj tacy politycy jak Orban czy Salvini wyznaczają kierunek głównego sporu w Europie. Pozostaje tylko tajemnicą, dlaczego polska prawica, która tak chętnie artykułuje wartości w wewnętrznej polityce, nie kwapi się wcale, by otwarcie wziąć w tym sporze udział. Chodzi oczywiście o spór między Orbanem i Salvinim. Z jednej strony chodzi o przywódców Węgier i Włoch, z drugiej Emanuelem Macronem, prezydentem Francji. Ciekawy to felieton poświęcony właśnie kwestii tego, co dzisiaj najbardziej żywotnego w Unii Europejskiej myślę, że polska dyplomacja. Informacja bierze w tym sporze udział, ale być może rzeczywiście, jak pisze pan profesor Cichocki, nieco nieco mniej aktywnie niż powinna. Dziennik Polska The Times, e, oczywiście poza kładkowym Robertem Lewandowskim, który e, znów błysnął w niemieckiej Bundeslidze tego weekendu. Piękna asysta i świetna bramka naszego snajpera, e, pisze e, dziennik o. Polskich śledczych, którzy zbadają wrak Tupolewa, przez tydzień pięciu polskich prokuratorów oraz technicy kryminalistyczni będą badać wrak Tupolewa. Badania mają przebiegać przez prawie tydzień, od poniedziałku do piątku. To tekst, który warto mieć z tyłu głowy właśnie przy okazji dziś najbliższego tygodnia, który rozpoczęliśmy. Polscy śledczy są już na miejscu. Mogę Państwu zdradzić, że również nasza ekipa dziennikarska jest tam na miejscu i pilnuje sprawy. Wkrótce będziemy się temu uważniej przyglądać i będziemy opowiadać o efektach, tej wizyty prokuratorów nie tylko na antenie w Polsce.pl, ale również w tygodniku sieci w portalu w polityce.pl, bo to sprawa bardzo, bardzo ważna. Rosjanie co prawda podjęli pewną, o, rozpoczęli pewną grę z polskimi prokuratorami z polską stroną, ale tę grę myślę, warto było po, podjąć. No i o efektach tej gry będziemy niebawem. Informować. Pilnujemy Polski, drodzy Państwo, pilnujemy Polski w telewizji w polsce.pl, w portalu w polityce i w tygodniku sieci. Za moment pokażemy Państwu w obrazek z niedzieli, obrazek z konwencji prawa i sprawiedliwości i przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, które stało się no taką osią, które stało się punktem, który wyznaczył debatę publiczną w tym tygodniu. Tuż po reklamach to przemówienia, później kolejne punkty programu.